Jednym z podstawowych założeń, które niektórym psują, a niektórym robią RAID 4, jest to, że jest to wersja, która docelowo ma być kompatybilna po prostu z Rubin 1.9.3. Nawet ma być celowo niekompatybilna z Rubin 1.8, na co wskazuje kilka ostatnich commitów, które przechodzą na nową składnię hash. Założenie jest po prostu takie, że Rubin 1.8 jest technologią z zeszłej dekady. Jeżeli ktoś się zna na językach programowania i kompilatorach, to ma jeszcze niżej go wycenia, ale generalnie przechodzimy na Ruby 1.9 i teraz już nie będzie żadnego usprawiedliwienia, żeby zostać na niego właśnie. Dobra, przejdźmy do samych zmian w RAID 4. Zacznijmy od tych, które nie budzą jakichś takich gorących kłótni i wielu kontrowersji. Udało mi się zmieścić wszystkie na jednym slajdzie. Dobra, jedziemy. Przede wszystkim dotyczą one tego, co jest w waszym kontrolerze i tego, co bardzo wiele osób już i tak denerwowało, czy było nieoptymalne. Właściwie kontrolery najbardziej właściwie brakowało miłości jak do tej pory, jeżeli chodzi o komponenty RAID-u. Więc nastąpi dużo bardzo fajnych poprawek w warstwie kontrolera i związanych z tym rzeczy, czyli routing i tak dalej. Po pierwsze, attribute accessible, czyli ogólnie filtrowanie atrybutów na poziomie modelu, wylatuje. To znaczy wylatuje do GEMA oczywiście. Się tam teraz nazywa attribute accessible, active record, coś takiego. W nawiasach kolorowych staram się podawać numery commitów, które są w miarę związane z danym featurem, aczkolwiek to z reguły nie jest tylko jeden commit, ale to jest ten taki najbardziej odpowiedzialny za dany feature. Zostaje to zastąpione przez tak zwane strong params. Być może ktoś już używał tego jako gemu. Strong params polega na tym, że na poziomie kontrolera definiuje się metodę, która w kontekście danego kontrolera dobiera dozwolone atrybuty czy dozwolone pola dla danego modelu. Attribute accessible był o tyle niefajny, że zdefiniowanie tego na poziomie modelu oznaczało definicję globalną dla całej aplikacji, co oznaczało, że dokładnie takie same uprawnienia, przynajmniej od strony modelu, do edycji czy ustawiania danego zestawu atrybutów miał zarówno zwykły użytkownik, jak i na przykład administrator, który korzystał z CMS-a czy jakimś tam admin panelu. To było strasznie głupie, bo to też powodowało, że pola zabronione zasadniczo dla zwykłego usera, a dozwolone dla admina, trzeba było ustawiać albo blokować w inny sposób. Teraz jest to zrobione tak, jak trzeba, to znaczy warstwa autoryzacyjna, czyli tego, co kto może robić, jest przerzucona na warstwę kontrolera. I to jest super. I tutaj właściwie nie ma żadnych pytań, wszyscy zareagowali na ten commit, czemu dopiero teraz. Po drugie, i to jest właściwie ogon dyskusji ciągnącej się od 2 lat w środowisku rejsowym, w specyfikacjach HTTP do częściowej aktualizacji rekordów, czy do aktualizacji niektórych wartości, czy niektórych atrybutów, bardziej poleca czasownik patch od czasownika put, więc po prostu to będzie teraz domyślny czasownik do aktualizacji rekordów. Oczywiście dla nas, dla tych robiących aplikacje używane przez przeglądarki nie robi to żadnej różnicy, bo przeglądarki napilaku mi ją łącznie get i post wysłać. Natomiast jeżeli ktoś dostał jakieś API dla naszych aplikacji mobilnych, czy klientów inteligentniejszych niż przeglądarki, to musi przeglądać to, że domyślną metodą zostanie patch. Pojawiła się też zmiana pozwalająca rozbić plik routingu na kilka plików. Można więc sobie osobno zdefiniować zestaw ścieżek na przykład admin panelu, osobno zestaw ścieżek na przykład tam stron statycznych czy półstatycznych, osobno dla jakichś innych komponentów serwisu. Nie jest taka straszna rewolucja, bo jeżeli ktoś chciał wcześniej naprawdę, to po prostu mógł sobie dengino wywalić osobne, mógł sobie po prostu dengino powywalać dedykowane pliki root server. Więc to nie jest jakaś tam wielka zmiana. No ale fajnie, że to będzie. Mesh, czyli ręczne definiowanie ścieżek jako po prostu pojedynczej linijki z jakimś tam wyrażeniem, to będzie wymagało czasownika, jakim ma być dana ścieżka dostępna. Wcześniej zrobienie mesh powodowało, że dowolny czasownik, czyli albo get, albo post, albo tam jeden z tych pozostałych, nikt już takich nie pamięta, mógł się dostać do danej ścieżki. Teraz jest tak, że mesh wymaga podania po prostu parametru verb i to wtedy określa, czy dana ścieżka jest osiągalna przez get czy przez post. Taka mała rzecz, a generalnie myślę, że pozwoli dużo usprawnić. I to, co jest też fajne, o czym się ostatnio DHH rozpisywał, to cache digesty. W dużym skrócie chodzi o wersjonowanie cache. Wziąłeś to stąd, że 47 Signals bardzo agresywnie cache'uje swoje serwisy w sposób, który oni nazwali Russian Doll, czyli po prostu matrioszka. Oni to robią po prostu w ten sposób, że
małe komponenty są cache'owane, jakiś tam fragment caching, to jest wszystko potem zamykane w dużych komponentach, które też są cache'owane i to potem jest zamykane w jeszcze większe komponenty. I oni naprawdę szukali sposobu na to, żeby móc kaskadowo zinwalidować cache. To znaczy, jeżeli zinwalidujemy cache jednego z tych najmniejszych komponentów, to powinniśmy zinwalidować cache komponentu większego, w którym to się zawiera i tych wszystkich większych itd. itd. Do tego potrzebowali feature'a, który nazywa się cache digest, czyli wersjonowanie cache. Możliwość też kaskadowego czyszczenia cache zależnych od siebie. Więc teraz można definiować całe drzewa fragment cache'y. Nawet nie mówię po polsku. W każdym razie można teraz definiować sobie całe strukturki tego, jakie są zależności pomiędzy kolejnymi elementami cache'u i w tym momencie to powoduje, że wywalenie dowolnego elementu oczywiście propaguje się też w górę drzewa i inwaliduje też cache wyżej. I to są wszystkie rzeczy, które generalnie są bardzo fajne i nie znam osoby, która by była przeciw tychkolwiek zmian. I to tyle, że będzie, które nie budziły kontrowersji. Zaczynamy właściwą część prezentacji. Czyli to, co mnie popchnęło do interesowania się tym, co się dzieje w OSA 4. Tak naprawdę przesadzam, oczywiście zginam się, to znaczy bardzo dużo tych zmian jest naprawdę fajnych i mało dyskusyjnych, ale pojawiło się też trochę takich budzących bardzo dużo, nawet jeżeli nie kontrowersji, to wątpliwości i otwartych pytań. Ta najbardziej kontrowersyjna, to jest ta najciekawsza część prezentacji. Na końcu w ogóle podaję źródło do wszystkich pozostałych, ale jakby mnie podał, teraz to wszyscy by wyszli. Więc. Bądźcie ze mną. Po pierwsze, queuing API, czyli zrobienie API, wspólnego API publicznego czy dostępnego dla autora aplikacji do zlecania zadań w kolejce. To powoduje, że w tym momencie niezależnie od tego, czy sobie podepniemy jako backend do przetwarzania, tylko do końca zdań. To niezależnie od tego, czy podepniemy sobie jako backend do trzymania i przetwarzania naszych kolejek rescue, czy też coś opartego na memcache'u, czy też jakiegoś delayed joba, czy też cokolwiek innego, czy po prostu to sobie wyślemy do deadbola, to wszystko powinno być wspólne API. To znaczy, że w tym momencie backendy do przetwarzania zleceń, czy do przetwarzania zadań powinny być prawie tutaj. Słucham, proszę. Zgodzę się z tym, że to było kontrowersyjne, ale nie ma tego w RSF 4, zostało wyciągnięte. Nie będzie tego w RSF 4. Nie do końca tak, znaczy część tego API zostaje w RSF 4, to nie zostało w całości wywalone. To jest dłuższa historia i co lepsze nawet poszukiwanie. Czyli kiedy to cofnął, no, po tym jak użył tego ich nowego... Kiedy to cofnął? Bo... No nie wiem, musiał poprawić. Ale... Zdaje się, że go cofali w sierpniu, wrześniu, natomiast w październiku... No może inaczej, napisali aplikację tą Base Complex cudowną i używali tego i stwierdzili, że ma dużo minusów i co tam, jest jeden wielki komik, który cofa, jest cały czerwony. Wiesz co, więc ja wiem o tym komicie, jest komik, który cofa, natomiast potem w jakimś czasie pojawił się komik, który ActionMailera, czyli asynchroniczny, w którym się zleca wszystkie zadania wysyłające do ActionMailera, właśnie do tego queuing API. Więc to nie jest tak, że do końca wyleciało. To półtora tygodnia temu w Ukrainie czerwony komik, który to wywalał. Tak. No, w takim razie dostaliście outdated prezentację, co bardzo przepraszam. Znaczy, ja się obawiam, że queuing API po prostu powróci w tej formie albo w innej. Kiedy tak, nie to, żeby wróciło, ale uważam, że jeszcze jest niedojrzane, żeby było w RSF 4. No bo to queuing API powstało tak troszeczkę na zasadzie, że po prostu pewnego dnia Jehuda Katz, nie wiem, z jakiegoś tam powodu po prostu usiadł i napisał API, które nie wynikało z żadnego praktycznego użycia, nie było wzorowane na żadnym API dotychczasowych rozwiązań do przetwarzania po prostu prac kolejkowych. Co lepsze, opiera się na kilku innych rozwiązaniach, na przykład to, że workery to są po prostu klasy udostępniające statyczne metody, w których się ta robota dzieje. Więc to tak powstało z dużym oderwaniem od rzeczywistości i no to lada. No to w takim razie wyleciało. To ja zaraz poprawię ten slajd, to będzie taki duży czerwonowitym przekreślony. Dobra. Routing concerns. Czy kto używał w ogóle Active Support Concern w jakimkolwiek projekcie? Dobra, czyli nie wszyscy. Dużo ludzi, to są koncerny. Koncerny są rejestrowym rozbudowaniem idei modułu, czyli pewnej porcji funkcjonalności, jaką może udostępniać pewien model, na przykład, to brzmi bardzo abstrakcyjnie. Przykładowo miękkie kasowanie, czy po prostu oznaczenie czegoś skasowane w bazie, żeby potem tego nie wyświetlać. Do tego jest taki malutki GIS, który sprawdził udostępnia metody typu trash, undelete, czyli znowu odznaczenie tego pola. I to, że default scope to jest w sensie rzeczy, które nie są deleted itd. To się zamyka w takim bardzo tym małym module. Ten moduł
korzysta z jakiś support od CERN i w tym momencie to powoduje, że możemy taką fajną, małą, ortogonalną do wszystkich pozostałych funkcjonalności, taką małą część zawrzeć i wrzucić sobie do modelu. Normalny tam pudy i tak dalej. Routing process jest przeniesieniem tego pomysłu na routing i na akcję kontrolera. To znaczy, że w tym momencie, żeby można było dorzucić możliwe opcjonalne akcje odpowiadające tym koncernom do zasobów. Sposób, w jaki zostało to zaimplementowane oraz to, że właściwie spotkało się to z odpowiedzią DHK pod tytułem albo wam się to podoba i fajnie, albo wam się to nie podoba i tak zostaje. No, spowodowało pewne kontrowersje, zwłaszcza składniowe. Tym bardziej, że routing concerny można robić bez tego lukru syntaktycznego, który wszedł w tym komicie, z niewielkim narzutem kodu tak naprawdę. Natomiast no, ten flame ma już parę miesięcy, więc nie masz nawet sensu wchodzić do tego komitu i tam dalej trollować, bo tam ostatni komentarz tam jest sprzed miesiąca. Kolejną bardzo kontrowersyjną zmianą i znowu przykładem czegoś, co ma mnóstwo zalet na pierwszy rzut oka, aczkolwiek może się potem okazać bardziej obciążeniem niż asetem, a na pewno zmusi nas do myślenia inaczej o JavaScriptie, są turbolinks. Całą tą turbolinks jest zastąpienie wszystkich synchronicznych requestów do danych ścieżek requestem Ajaxowym, który po prostu załaduje nową treść wyłącznie elementu wody i po prostu podmieni treść elementu wody. Tak, w dużym skrócie. Benchmarki pokazały, że od strony przeglądarki oznacza to przeładowanie strony bodajże o połowę szybsze, czy o 40% szybsze, nie pamiętam dokładnie cyferek. Request jest teoretycznie taki sam, ale w praktyce w tym momencie nie jest renderowany cały layout i to się wszystko dzieje bez pokazywania użytkownikowi, że następuje cały wynik przeładowanie strony, czyli robi się biało, spinner i tak dalej. Turbolinksy mają polegać na tym, że takie się następuje po Twitterze. Po prostu się na coś klika, nie wiadomo co się z tym dzieje i nawet jest sekundy później wyskakuje odświeżony duży fragment strony. Turbolinksy są świetne wydajnościowo. Są fajnie, że chodzi o usability, no bo nie miga ta biała serweta pomiędzy załadowaniem stron. Natomiast no, dużo zmienia w temacie JavaScriptu, bo w tym momencie to oznacza, że jeżeli jakieś eventy sobie podpiliśmy na DOM ready albo podpinamy sobie eventy do pewnych akcji czy do pewnych linków, to jeżeli nie zrobiliśmy tego za pomocą jQuery Live, które monitoruje strukturę domu i ewentualnie podpina to do nowych elementów, które się pojawią, jeżeli tego nie robimy, no to niestety jesteśmy troszeczkę ugotowani, bo musielibyśmy w jakiś sposób odświeżyć czy zmusić do uruchomienia ponownie całego JavaScript, który nam podpina zdarzenia, czy podpina nam kod zdarzenia. Turbolinks mają być domyślne ze wszystkich nowych aplikacji Phase 4, przynajmniej tak jest na dziś dzień. Prawdopodobnie to się zmieni przed release'em, bo no, dają dużego boosta wydajnościowego, ale wiążą się z dużymi trudnościami, zwłaszcza jeżeli chodzi o JavaScript. Tak, postowanie. Jeżeli korzystamy z jQuery, to został wydany jakieś 2 czy 3 tygodnie temu nowy gem jQuery Turbolinks Rails. Jezus Maria. Robi tylko jedną małą rzecz. Z względu na to, że Turbolinks przedstawia cały zestaw nowych callbacków do załadowania strony odpowiednio jQuery Load w przypadku DOM Ready. I w teorii Turbolinks zmuszają nas do korzystania z tego zamiast właśnie DOM Ready. Czy tego typu rzeczy? No i w ogóle to jest live'a tak naprawdę zamiast na przykład klika i tak. To jest to gem, który ma w sumie, o ile dobrze pamiętam, 12 linijek. Jedyną rzecz, którą robi, to podpina zdarzenie turbolinksowe załadowania, przeładowania strony jako jQuery Ready. Jest to jakoś tak delikatnie opakowane do tego stopnia, że działa prawie bez problemu ze wszystkimi najważniejszymi jQuery'owymi pluginami. Kurde, to wszystko użyłem na Flame'a. To pewnie zależy, jak jest. Niezależna od tego, że ten jest zmontowany defaultowo, jeżeli nie powiem, że defaultowy, to musi być defaultowy. To jest niezależnie i to jest też kontrowersyjne, bo dużo osób twierdzi, że powoduje zbyt dużą transparencję, ludzie nie będą wiedzieli, czemu niektóre gemy, niektóre jQuery pluginy przestają działać, bo nie wszystkie działają. Znaczy ja tak już nie wiem, co się dzieje teraz, że was chęci od Jesus 4, więc będzie się to dobrze pisało. To nie jest rozwiązanie problemu. Dobra. Jeśli chodzi o to najbardziej kontrowersyjne, to właściwie tyle. To znaczy to są te trzy, które spowodowały największe właściwie przeoranie w środowisku. A w którym jeżeli pogooglacie, to flame'ów było więcej, więc mały przegląd innych feature'ów, które
nie są kompletnie bezdyskusyjne, już pozbawione wad, ale już nie są takim strasznym clusterfuckiem potencjalnym. Plusy troszeczkę się zmienia w Active Recordzie, ale niezbyt dużo. Oprócz tego, że oczywiście wylatuje jakby tak sesji, bo nie przerzucamy tą odpowiedzialność do kontrolera. To tak, pojawia się taki fajny scope non, który na tym Cię gwarantuje, że jeżeli będziesz tam wywołany w łańcuchu, to zawsze dostaniemy pustą kolekcję. To jest fajne do budowania sobie tam łańcuchów wywołań, które sprawdzają pewne warunki i w tym momencie albo nam modyfikują ten scope, albo nie, albo teraz będą mogły go po prostu zawsze odróżnić. To jest spoko. Znaczy, nie widzę tu jakichś większych wad, jeżeli chodzi o ten scope non. Chyba, że oczywiście trafi się kod, który go po cichu i niechcący gdzieś wstrzyknie bez naszej wiedzy i zgody, i będziemy się zastanawiać, czy on dostaje na pustą kolekcję, ale to wtedy będzie można jeszcze zobaczyć po prostu w kwarencie składu. Pojawiło się trochę nowych finderów, głównie find by, który przyjmuje hash jako argument. To jest troszeczkę powrót do składni z rejestru 2 z hakiem, czyli find, where i tak dalej. Nie ma to identycznej składni jak kiedyś, ale jest powrót do tej pewnej wygody. Już nie trzeba będzie zawsze tego łańcuchować z where, z kropka where i tak dalej. To jest powrót trochę do starych conditions. Active Record Observer wylatuje do gema. To jest troszeczkę kontrowersyjne, bo obserwery to jest coś, z czego się nie korzysta, póki nie zaczynają być bardzo, bardzo niezbędne. No ale to wylatuje do samego gema, więc będzie można z tego skorzystać. Znaczy ja osobiście bardzo lubię obserwera, aczkolwiek wiem, że bez jakiegoś panowania na tym, co się dzieje, bardzo szybko się zamieniają w ciężkim utrzymaniu splot różnych niejasno wołanych kolorów. Zmieniło się trochę zachowanie metody first i metody last w Active Recordzie. Tak jak teraz ona zwraca po prostu pierwszy rekord, który zwróci bazę danych z danego zapytania, tak od rejestrów 4, przynajmniej tych commitów, które są wymienione, first niejawnie dodaje order by na kluczu głównym, co w końcu gwarantuje, że rzeczywiście dostaniemy faktycznie pierwszego ID-ka czy też ostatniego ID-ka. Natomiast no to może być niezgodne z tym, co my sobie wcześniej zdefiniowaliśmy w własnym orderze, więc jeżeli kogoś interesuje poprzednia funkcjonalność, to stare zachowanie firsta jest teraz nowym zachowaniem .take. Po prostu zdjęcie pierwszej wartości zwróconej przez kwarantę składową bez żadnej jej modyfikacji. No więc to jest odrobinę kontrowersyjne, czy parę osób może się zdziwić w swoich aplikacjach. Zmienia się troszeczkę to, jak się zachowuje order, to znaczy wołanie dwa razy order powoduje kombinację tych warunków orderowych, a nie nadpisanie ostatnim, czy też pierwszym, jak to było w przypadku pewnego gema do kombinacji. Więc tutaj czeka nas troszeczkę niespodzianek. To, co jest bardzo fajne, aczkolwiek znowu jest niejasnym czy niejawnym pisaniem SQL-a za pomocą kodu rubiowego, to, że count teraz może przyjmować blok. I w tym bloku, jako zmienną wskazaną do bloku, mamy tam powiedzmy aktualny wiersz i możemy sobie rzucić prostych modyfikatorów, na przykład, nie wiem, tam wartość czegoś tam jest równa, ileś tam, mniejsza, większa i tak dalej. Jak sobie wejdziecie na ten commit, tam oczywiście też jest dokumentacja i można zobaczyć przykłady. Wydaje się to fajne, w praktyce może to oznaczać, że znowu piszemy SQL, o którym nie wiemy, bo piszemy w tym counta w całości w Ruby. To tyle chyba, jeżeli chodzi o Active Record. A, jeszcze jedno, a to taka drobna rzecz, jeżeli ktoś serializuje sobie Active Recordowe pola, znaczy używa tego serializes i tam nazwa pola tekstowego, to można sobie teraz wybierać serializer. Wcześniej to był YAML, czyli najgorszy i najwolniejszy ze wszystkich serializerów, który dodatkowo potrafił się bardzo spektakularnie wywalić, jeżeli na przykład nie mieliśmy gema psych zainstalowanego, albo był w złej wersji. Widzę, że Wojtek kiwa głową, pewnie już wszyscy spotkałeś. No. Wszyscy się z tym spotkali. Myślę, że ktokolwiek używał serializerów i lubił 1.9, to został ugryziony w pupę tym, że do YAMLa trzeba traktować jako trochę specjalną bibliotekę. Teraz można wybierać serializer, więc może to być Marshall Dump, to może zły pomysł, a może można sobie do JSON-a serializować i od JSON-a serializować. To tyle, jeśli chodzi o Active Record. Bardzo dużo fajnych rzeczy pojawia się w supporcie rejsowym dla PostgreSQL-a, jeżeli chodzi o natywne rejsowe wspieranie pewnych feature'ów specyficznych dla PostgreSQL-a. To jest z jednej strony super, bo te feature'y naprawdę czynią PostgreSQL-a świetną bazą. Z drugiej strony powoduje straszne zablokowanie się do jednej konkretnej bazy. Co prawda nie wiem, czy jest na sali osoba, która zmieniała rzeczywiście silnik bazy SQL-owej w połowie cyklu życia aplikacji,
Ale w praktyce to oznacza, że korzystając z bardzo fajnych feature'ów, lokujemy się do rzeczywiście jednej konkretnej bazy na. To znaczy, ja zasadniczo się zgadzam, aczkolwiek módlmy się, żeby do tego kogoś nie dobrał DHH, który jest fanem MySQL-a, bo wtedy to wszystko wyleci, prawda? O, sorry. Dobra. Z takich najbardziej śmiesznych rzeczy, na przykład pojawiły się partial indexes. Jeżeli ktoś czytał o partial index dokumentacji PostgreSQL-a, to już można położyć indeks na daną kolumnę, ale tylko dla pól, które spełniają pewne warunki. Nie mam pojęcia o use case dla tego typu funkcjonalności. Ale osoby, które mają ten pojęcie, twierdzą, że jest to super. Nie mam pojęcia. Prosty przykład. Jeżeli masz pulę w bazie danych, to przynajmniej jesteś w stanie niektóre kolumny nieindeksowe znacznie zmniejszyć rozmiar indeksu. Okay. To służy głównie do zmniejszenia rozmiaru indeksu. No bo jak masz kolumnę, w której w 90% masz 0, a w 10% jakiejś wartości, to zazwyczaj interesuje się indeks na tych wartościach, a nie... No to już mam czego nie znam, bo staram się zawsze mieć 0 false. Pojawiło się natywne wsparcie dla H-Store'a, czyli tego nowego chyba w postaci 9.0 albo 9.1 storage'u typu klucz wartość, inspirowanego bazami tak zwanymi NoSQL-owymi. No tym wsparcie w sensie, że można podać pozagniżone hasze warunków na wyciąganie danych rekordów, które w tym polu mają jakoś tam pozagniżone wartości. Jeżeli ktoś w tym się wykonywał kwerendy do MongoDB, to jest bardzo podobne, czyli można na pozagniżonych wartościach robić warunki. Jest też wsparcie natywne dla wsparcia natywnego Postgresa dla typu JSON. Działa w momencie podobnie co H-Store. Jest on bardzo fajnie na tym momencie gra, jeżeli mam ich bloki value. Podobnie też się pojawiło całkiem niedawno wsparcie dla typu array. Możemy mieć w danym polu postgresowym tablicę, oczywiście nieograniczoną rozmiarowo, tablicę wartości konkretnego typu, na przykład tablicę double, tablicę float, tablicę stringów. Super sprawa, zwłaszcza jeżeli ktoś nie jest przywiązany do trzeciej postaci normalnej. I to, co się jeszcze pojawiło, to umiejętność obsługi czy wspierania postgresowego Native Universal ID, czyli innego generowania ID-ów niż tylko sekwencyjnie, co też pozwala jakoś tam shardować te bazy. Zagadnienie jest dla bardzo specyficznych osób, projektów. Niemniej, no, kto kiedy powie shardował bazę, ten zdecydowanie woli jakieś tam globalne albo uniwersalne ID-ki niż te sekwencyjne. To tutaj jeśli chodzi o Postgres. Pojawiło się też trochę takich małych zmian czy enhancementów typu, że można teraz w hardwarach formularzowych podać informację, że to będzie input dla wybierania koloru, czy tam input dla wybierania date time'a. Nasze przeglądarki desktopowe oczywiście totalnie to zmywają, natomiast przeglądarki smartfonowe coraz częściej posiadają natywne pickery na przykład do koloru, czy natywne pickery do date time'u, one rzeczywiście to panorują. Ponieważ desktop obraz z nimi przygotowanie desktopowe podobno umiera, czy podobno już umarł, nie wiem, ja zawsze jestem spóźniony, to może być interesujące. Pojawiły się też takie tam drobne usprawnienia typu history z wyszukiwaniem, czyli jeżeli rekordu nie da się usunąć, na przykład łamie jakiś konstrykt, to wtedy mamy przycony wyjątek. I jeszcze jedna bardzo kontrowersyjna zmiana, która po prostu się nie zmieściła na tym slajdzie z kontrowersyjnymi zmianami. W trybie development będzie rzucany wyjątek, jeżeli jest jakaś nieuruchomiona migracja. Osobiście bardzo tego nie lubię, bo bardzo często zdarza mi się, że migracje sobie napisałem jakąś tam, ona na przykład niekoniecznie mi się zadziałała, więc robię rollback i próbuję jakoś zmienić i zobaczyć, jak to działało przed migracją, jak to działało po. No teraz najważniejsze już się tak nie da. To znaczy jakakolwiek nieodpalana migracja będzie się zachowywała dokładnie jak próba odpalenia testów na niezmigrowanej bazie, czy po prostu powiesz, że najpierw musisz zmigrować, a potem możesz to wypalić. To zresztą kto tego nie zapamięta, ten po prostu dowie się o tym na twardo już podczas tego roku. Pojawiło się też parę zdań, które nikogo nie obchodzą. Mam nadzieję, jeżeli kogoś obchodzą albo kogoś dotykają, to znaczy coś prawdopodobnie robił źle. Po pierwsze, wylatuje jakiś rekord model. To była ta inspirowana data mapperem, czy też mongoidem i mongomapperem strategia definiowania obiektów aktywnych rekordowych. Zamiast dziedziczyć aktywny rekord base, robiło się zwykłą klasę Go, po prostu się inkludowała aktywny rekord model. Okazuje się, że kod, żeby to wspierać, jest ciężki w utrzymaniu, a use case'ów dlatego prawie że nie ma, więc to wyleciało. Pluginy wylatują. Co lepsze, pozostał na razie generator pluginów, ale używanie pluginów wyleciało. Więc
trzeba sobie dokładnie ręcznie dopisać jakieś tam ładowanie czy tam obsługę. Myślę, że to się skończy po prostu, że generator plugina będzie generował gema, vendor, coś tam i po prostu dodawał to do gry fajna. Do starszej wersji. Słucham? Nie, do wersji 3.0 będzie generator. Znaczy inaczej, plugin już w ogóle miałby lecieć w 3.0, więc jeżeli ktoś jeszcze używa pluginu, to to będzie słabo. Wylatuje Active Support Order hash, w tym sensie, że po pierwsze jest niepotrzebny, bo robi 1.9 ma natywnie hasze trzymające porządek. Po drugie, Active Support Order hash zawsze obsesuje jakąś dokumentację, to znaczy o tej klasie wiedziały tylko osoby, które rzeczywiście przeczytały kod Railsów, chociaż była bardzo użyteczna bardzo często. I zdaje się, że chyba ostatni fragment Railsów, który używał wewnętrznie Active Support Order hash, został przepisany na używanie natywnych haszy z biegu 1.9. Nie wiem, czy sama klasa Active Support Order już wyleciała, natomiast na pewno już nie jest wymagana i prawdopodobnie wyleci lada. Powiem jeszcze takie małe rzeczy, na przykład jeżeli ktoś używa hezendlowskumeny, mam nadzieję, że nikt, to pojawił się header migracyjny create.jdm, który no, jak sama nazwa wskazuje, to, jak ktoś nie rozumie, to po prostu to nie wchodzi. Z rzeczy, które się tam pojawiają, też chyba nikogo nie obchodzą, to finder create.by, tutaj podanie atrybutu i jego wartości, na przykład wywołanie tego z bugiem. To jest tak strasznie Railsy 2.0, że mam nadzieję, że nikt tego nie będzie używał. Object try z podaniem symbolu nazwą metody, czyli sposób na ominięcie potencjalnie pustych obiektów, znaczy uniknięcie wyjątku, jeżeli możemy mieć pusty obiekt, będzie wołał tylko publiczne metody. Znowu, jeżeli ktoś używał try na wołanie prywatnych metod, to powinien dostać w twarz tym najmniej spodziewanym momencie. Scope z parametrem teraz domyślnie będzie zawsze wymagał lambdy. Nie będzie można użyć zmiennej definicji namescope'u, jeżeli nie jest to lambda, czyli nie jest to ewaluowane w momencie uruchomienia. No to oczywiście wynika z tego, że osoba, która dowiadywała się o namescope'ach, najpierw oczywiście sobie definiowała namescope'a, a potem dopiero na twardo się dowiadywała, że w trybie produkcyjnym to pierwsza już ta wartość została zapisana w tej klasie, a potem wszystkie pozostałe się będą teraz nie uruchamiały właściwie po cichu. Teraz już tak się nie da. W praktyce mam nadzieję, że jak to nikogo nie obchodzi, bo używanie namescope'u czy w ogóle scope jest mocno deprecated, poleca się pisanie po prostu statycznych metod, które zawsze są tak ewaluowane w momencie runtime'u, więc to mam nadzieję też, że nikogo nie obchodzi. Action i page cache wylatuje do gema. I to mam nadzieję obchodzi wyłącznie osoby, które rzeczywiście tylko używają. Pozostaje właściwie w rejestrach wyłącznie fragment caching razem z tym cache digestem. Mówię, że wydajnościowo jest to niewiele gorsze od action czy page cachingu, a pozwala na... No, w tym momencie zostawienie action czy page cachingu bardzo by psuło implementację cache digestu, więc takie by musiało trochę wszystko razem polecieć. I to właściwie tyle. Jeżeli kogoś interesuje śledzenie zmian w Edge Rails'ach, naprawdę polecam, niektóre flajery są wyborne, to na Edge Rails Info autor prowadzi bloga, w którym stara się co tydzień robić streszczenie tego, co się ostatnio działo w Edge. Są to rzeczy od takich małych po takie większe. Co lepsze, właśnie podaje linki commitów, więc można kliknąć po prostu do flame'a. Jest też rejestr specjalny numer 400, więc bodajże z października, więc może pewne rzeczy są już nieaktualne, ale opowiada też o zmianach w rejestrach 4.0, czy nawet próbuje przy aplikacjach w rejestrach 4.0 robić. Jest też parę notek blogowych typu na blogu Endpointu, jest takie bardzo fajne zestawienie tych najważniejszych zmian. Notka jest z września, ale ponieważ skupia się na wartości czy dużych rzeczach, to jest cały czas w miarę aktualna. I ostatni link to jest oczywiście ta prezentacja będzie na stronie w ogóle, tam będzie można sobie te linki poklikać. To jest prezentacja chłopaków z Poznania, którzy bodajże w grudniu czy w listopadzie opowiedzieli o zmianach w Rails 2.0 i w Railsach 4. Troszeczkę się posiłkowałem wszystkimi tymi linkami, natomiast troszeczkę też udało mi się wygrzewać samodzielnie. To chyba wszystko. A mówiłeś, że nowe findery w Active Recordzie, czy natknąłeś się na finder dla is not null? Nie. Chuj, to nie upgrade'u. No. To jest jedna z tych szmaciarskich rzeczy, które cały czas zmuszają nas do używania RLT. No więc jest zmiana, nazywa się not. Po łeże można dodać kropka not i w nawiasie napisać jakiś selektor i zostanie zrewersowany. Ale tylko po łeże, tak? No jeżeli dasz where bez niczego w środku, kropka not, jakieś pole null, to wtedy ci zrobi dokładnie is not null. Czyli jest w takim razie jest. Jakiś not, tak? Fajnie.
Druga jeszcze fajna rzecz, o której nie wspomniałeś, to jest rzecz, o której wiele... Nie wspomniałem o bardzo wielu rzeczach. O której często zapominamy, czyli obiekt archive-recordowy.id przestaje rzucać undefined object ID 4. YNIL w ogóle został wypieprzony. Tak. Po prostu. Oraz tutaj na obiektach archive-recordowych zaczyna rzucać metod not found, a nie stack error. Nie rzucił stack error. Nie użyłeś w takim razie na prywatnej metodzie. A, bardzo możliwe. Znaczy właśnie to jest jedna z tych rzeczy pod tytułem, jeżeli obchodzi cię to, że object try woła teraz publiczne metody, to znaczy coś naprawdę... Object try w momencie zawołania na publicznej metodzie powinien rzucić próbę zawołania metody niepublicznej zamiast publicznej. I to jest poprawna odpowiedź, a nie stack error. Na prywatną. Okay. Na prywatną. Czy są jeszcze jakieś pytania, uzupełnienia? Bo jestem pewien, że... Czy to jest ważne, jak są jakieś wiemy na przykład z wyborcami, żeby sobie założyć na rejestrze? Tak, to wszystko jest w grupie na GitHub Rails i tam są już te wszystkie wiemy, między innymi też właśnie Cache Digest, między innymi Strong Params, między innymi Turbolinks, jak i też te, jak to jest związane z Turbolinksami. Podobnie jak też to, co właśnie teraz wyleciało, bo wiemy, przeszło to w serwery, więc na github.com/rails to jest ta grupa, gdzie można sobie potestować, jak to wszystko teraz działa. Ogólnie, jeżeli kogoś interesuje używanie większości z tych rzeczy tutaj wymienionych w Railsach 3, pytam, kto pisał bloga Rails 4 Countdown i tam codziennie przez cały godzin wymieniał po jednej kolejnej funkcjonalności, oprócz wymieniania i opisywania dokładniejszego niż tutaj mieliśmy czas, co i jak działa, są za każdym razem podawane również fallback i w jaki sposób implementować to w Railsach 3. Dość często są gemy, jest krótki opis jak, albo ewentualnie jakiś bardzo szybki skrót, jak to zrobić bezpośrednio samemu. Większość tych nazw się wzięła z nazw gemów, które zostały potem zintegrowane do Cora. Strong Parameters to była nazwa gema, Cache Digest to była nazwa gema, Turbolinks to była nazwa gema i tak dalej. Ja takie pytanie, może ktoś wie, dlaczego routing nie jest gemem? Bo ciężko mi sobie wyobrazić aplikację webową bez routingu. No to nie my. No bo ja bym, każdy chciałby sam przez swój routing na przykład czasami. To jest taki gen. Wyrzucić ten, który jest. Który ma routing. Nie, to tylko takie pytanie. Który służy routing. Znaczy nie przyszło mi to nigdy do głowy, ale... Znaczy polecam PHP w takim razie. Gorno się spodnie. Czy są jeszcze jakieś pytania, czy już zaczynamy afterka? No to dziękuję wam bardzo.